Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights. Grobowiec brata sztuk mistycznych. Dziwne miejsce bardzo. Pojawiają się nie wiadomo skąd potwory. Musimy co chwilę czary od nowa brać, przygotowywać, odpoczywać. Bo tak dużo ich jest, że po prostu... No, co chwilę nam się kończą. Także idziemy zobaczyć ogólnie o co chodzi. Tam byliśmy. Czy ja w ogóle to sprawdzałem? Sorry, muszę sobie przypomnieć. Tak. I teraz jeszcze tak, co ja tu miałem? Gruszko błyskawic mam przecież. Dawaj. Też ona, co ona zniknie mi, kurde, po 10 użyciach? No miałem tu, kurde, ten, nie? Płonące dłonie i nie ma. No chyba tak. Myślałem, że będzie może na ileś tam na dzień, ale jak jest 10, no to 10 na dzień to całkiem sporo. I potem by się odnawiało następnego dnia od razu. Dobra, to idziemy którędy, tędy. Tam sprawdzałem to, nie. Już jakieś kurwa wojownicy pojawiają. Akurat ten potrafi przypieprzyć. Kocham tę robotę! Ale Tom go na pewno wykończy. Bo kurde, szkoda mi czarów. Dobra. Zajebiście. Kurde, mam tu parę bzdetów niezidentyfikowanych. Może to jest ten moment. Chyba dobry pierścień. Pierścień wytrwałości plus 4. Jak coś jest plus 4, to już jest w chuj dobre. Ulepszone rzuty obronne na wytrwałość. Co ja tu mam? Wytrwałości plus 1, no to się pięknie składa. Cudownie sobie podmieniamy. Pas siły wzgórzowego olbrzyma też spoko. Siła o 3 się zwiększa. Ja to co? Odporność na zaklęcia 12. No mi jako magowi siła za bardzo nie jest potrzebna, tylko do udźwigu, bo nawet kurde nie walczę. No chyba jednak dalej odporność na zaklęcia, mimo że to jest zajebisty pas, jak ci zwiększa o 3. A to na przykład ja mógłbym tam dać, bo on czasami coś tam machnie. Znaczy cały czas w sumie macha. Ale no kurde, mi się tak chyba aż nie przyda. Co ciekawe. Się okazuje, musimy iść tędy. Znowu chmara zombie. Tak, jest. Jeszcze. Oj, potępieniec chyba wie, gdzie trzeba iść. Ciekawe jaki.
Jaki z niego wojownik. Kocham tę robotę! Muszę odejść, bo tu śmierdzi. No i to jest właśnie to. Akurat nie mam nic przeciwko temu, bo fajnie to wygląda, jak się ich zabija łatwo czarami. Że jest ich tylu, nie mam z tym jakiegoś mega problemu, ale musimy co chwilę odpoczywać, tak? Tu gdzieś w pobliżu są wrogowie. Dużo w sumie tych czarów też nie wykorzystałem, aż tak. Proszę, gotowe! Spoko, dawaj. O, już kurde, czary jakieś lecą. No nie chciałem na razie przez tą bramę przechodzić. Dawaj, może tędy. Tutaj zobaczymy, co jest. Gdzie ty, kurwa, biegniesz? Pewnie na śmierć pewną pobieg. I mnie zostawił na pewną śmierć tym samym. Co to było? Kurwa czub, dawaj tu. No tu idzie jeszcze jakieś gówno. Co oni otworzyli tą bramę? Otworzyli, dobrze. No mi się pokoi. O, jest znak ognia, zajebiście. No to teraz spróbujemy odpocząć, bo mi się czary pokończyły. Nie. To wiesz co, zapiszemy. Tam jest jakiś kurde jeszcze leszcz. O kurwa, szkielet w łódce. Przejebane. Kula chyba ognia. Tylko prędko. Nie masz tam nic się czego napić, ty kurwa mendo. Kurwa, no wiem, no ale sobie ci poradzę. Weź mu zajeb, to może przeżyjemy, nie? Czy nie? No zajebiście. Dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra, to się cofamy tam odpocząć. Bo pootwierały bramę, kurde, te wajzy i się ich tam mnożyło znowu. Idziesz czy nie, bo ci nie wiem, co zrobię dzisiaj.
No i dobra. Właśnie tak, żeby nie zaczepić wszystkich. Ale dobra, jeżeli trzeba, to chyba łatwiej będzie jednak tym tutaj wpierdolić. Chociaż to już jest chyba pozamiatane. A, okej. No to teraz tutaj. Poważne, ale tak jak mi przyjebie, to czuję, że to nie wiem, czy to ono. Dobra, udało się. No, nie ma pułapki. Zguba olbrzyma. Co się kurwa stało? Co go nie trafiłem? Zajebiste. Masz. O kurde. Chyba sam sobie przerwałem czar niechcący, klikając na te zwłoki i zamiast dokończyć rzucanie, to przeszukał po raz kolejny. Dobra, przynajmniej wiem, że tutaj powinniśmy móc znowu odpocząć. Napicie herbatki. Dziwny ten grobowiec, dawaj, lecimy z tym.
You can do it. Wiesz, jaka jest taktyka, nie? Jak oni się pojawiają, ja spierdalam, a ty się bijesz. Tylko, że ja rzucam czar ostateczny i ich zabijam. Już kurde, władca zombie idzie. W sumie to właściwie mógłby przyjść. Kurwa, widzą mnie stamtąd. Nie, kurwa. Wracaj tu. Chociaż niech mu ten czar ochronny przejdzie w sumie. Na czarne macki Ewarda dobrze działały. Dobra, idź chuj ci w dupę. O, tam są chyba drzwi w ogóle. Nie ma co czaić. Moja zaleta, że umiem czarować na odległość. Pobiegałeś sobie już? Proszę, gotowe. Spoko, spoko. Proszę, gotowe. Thank you.
Spoko, spoko. No mam tam jakiś klucz, to pewnie te bramy otworzy. Najpierw pójdziemy do tych mniejszych pomieszczeń tam. O nie. Kurwa, dwóch władców zombie, no tego jeszcze nie było. Na szczęście właśnie czarne maski działają zajebiście. Nie wiadomo czemu, w sumie tam nie wiem czemu, ale działają. Kurde, można by tu rekordy bić chyba. Jeszcze się chyba z jeden szkielet pojawi, coś czuję. Ilu zombiaków tutaj nasiekaliśmy? Więcej niż czytałem Neverwinter chyba. What? Zaklęcie odparte, brawo. Ogarnię, ogarnię, połap wszystkie. Tutaj też chyba będzie co, no. Nie dam rady. Nie no. Tego jeszcze nie było. Proszę, gotowe. Spróbuj. Okay. Spoko, spoko. Trochę to dziwnie działa tu. Mam wrażenie. W ogóle najprawdopodobniej każdą skrzynię, która ma na sobie pułapkę, jest zamknięta, chyba można po prostu rozwalić, będzie git. Chyba. Co ja jestem, juczny osioł? Zdejmijcie to ze mnie. Laska obrony. A ja co mam? Też. Dobra, to akurat możemy się teleportnąć. Nie wiem, czy dłoń trupa jest, to w ogóle jest zero warte, tak? Może być do czegoś potrzebna. Przeniesiemy ją. Tu noszę te graty, kurde.
klucze, jakieś inne gówno. Muszę to powywalać, te książki wszystkie. I w sumie mógłbym je wywalić właśnie w jakimś takim neutralnym miejscu. W razie gdyby były potrzebne, to będę pamiętał, że tutaj to było, no nie? Gdzieś na przykład tu. Listy i inne gówno. List napisany dziwną ręką. Dobrze. I dalej w przygodę. Tutaj mam klucz. Wierzę, że otworzy te bramy. Albo nawet nie będzie potrzebny. Używam klucza. Czyżby komnata ostateczna? Dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.